Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam serdecznie. Przed zaczęciem oczywiście kręcenia skrzynki zapraszam cię na giveaway dla osób oczywiście, które wpłacają z kodem CROXY na CaseHaga. 15 zł wpłacasz, masz szansę wygrać takie dwa piękne skiny o wartości łącznie 1200 zł, więc link w przypiętym komentarzu i na skinsforfree.pl. Jak oczywiście chcesz już wziął, to cię zapraszam. A my lecimy z bitewką, mamy prawie 10 koła, więc postaram się odkuć to, co no, na ostatnich filmach przegraliśmy, tak? No nie będę mówił, że... No powiem po prostu wprost, tak? No ostatnie filmy to jest po prostu tragedia, jeśli chodzi o, że tak powiem, moje poczynania skrzynkowe, więc spróbujemy 4 razy skrzynia in love na sam początek, no i próbujemy już tutaj, że tak powiem, taką a la zaliczkę tutaj otrzymać z tej bitwy. Zobaczmy. 4 skrzynki in love. Przypominam oczywiście o konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, no to oczywiście sub dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk, napisz na Discorda, dołącz. No i oczywiście, jak jesteś osobą pełnoletnią, użyj kodu CROXY na CaseHagu, logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz oczywiście tutaj magiczny zielony plusik i wpisujesz kodzik CROXY przez 2x. Ale zobaczmy, jak nam tutaj na tej bitwie pójdzie. 1500 zł. Fajnie, ten Vulcan dał nam przewagę, ale no właśnie, czy to nam nie zepsuje na 102 000? I no miało być, że tak powiem, mega big win, a tutaj wyszedł mega big plus, bo 4600, ale aż tak ta bitwa chyba na plus nie dała, więc myślę, że możemy sobie na spokojnie tutaj spróbować jeszcze poczarować w bitwie kolejnej. No to właśnie, czy przesadzać, czy, że tak powiem, zagrać bardziej rozważnie i dajmy na to wrzucić większą ilość tańszych skrzynek. Chyba właśnie tak zrobię i tutaj coś powrzucamy. Niech będzie to w tym momencie jakaś duża ilość skrzynek, żeby troszkę się pobawić, tak? No aż tyle to nie mamy, bo mamy 4700, no to możemy się pozbyć czegoś takiego i wtedy tą bitwę chyba możemy zrobić. No możemy zrobić jak najbardziej, tylko musimy wyrzucić jeszcze jedną skrzyneczkę, tą tomato, no niestety, przepraszam. 4500, no czy to jest bitwa all-in? No trochę tak, więc mam nadzieję, że tutaj uda nam się wygrać i no przede wszystkim zarobić, tak? Tak. 10 koła, no byłoby spoko, jakby udało nam się wyciągnąć z tej bitwy. No ale pierwsze otwarcie to są już rękawice za 3200, ze skrzynki za 400. No jak to ma stary tak wyglądać, no to ja to nie widzę, że tak powiem, pola do jakiegokolwiek manewru, tak? Skrzynia Tortuga, no 500 zł ona kosztuje, że tutaj coś nam się uda zdobyć, co może kosztować chociaż delikatnie tej bliziutko wartości tych rękawic. No zobaczmy, skrzynki jeszcze są w ilości dłużej, tak? W tej bitwie, między innymi skrzynia knife na sam koniec, no tylko właśnie, z niej trzeba coś trafić dobrego. Tutaj z tej skrzynki za 600 też, no i naprawdę dobre skiny dostać, tylko no właśnie, no, trzeba mieć szczęście. A póki co, no tego szczęścia, no nie mogę znaleźć, tak? No nie będę mówił, że to idzie nam fenomenalnie, bo tak po prostu nie jest. Idzie nam, no bardzo słabo, 1100 zł strat prawie. Zobaczmy, ostatnie dwie skrzynki, czy tu się coś zmieni? Proszę mi powiedzieć, ostatnie dwa otwarcia, kawałek dla nas i skrzynia knife. No tutaj musi naprawdę jakiś banger wlecieć, jeśli chcemy to wygrać. 1000 zł straty. No i czy to będzie 1000 zł? No powiedzmy 6200. Okej, szczerze, totalnie się nie spodziewałem, że ten Case Hardened jest nam w stanie tą bitwę odbić. No ale na szczęście się udało, dzięki czemu 6500. Tyle jeszcze mamy na dalszy opening, więc no tu już naprawdę można się za taką kwotę solidnie pobawić. Skrzyniałem na to Gloves, Crystal Knife, Chinatown, Flip Knife, będzie jeszcze Pitch Lot i 3200, no to nie wleci Case Hop. No ja liczę, że ten Case Hop tutaj ładnie zaczaruje teraz. Zobaczmy, znowu na dwie osoby bitwa, bo Buddy się wylosował. Pierwsza skrzynia Gloves, zobaczmy jak ona nam tutaj zaczaruje. 640 zł, okej, okay, bardzo ładne rękawiczki i przede wszystkim drogie, bo 1700 zł i w końcu czuję, kurczę, że Case Hack zaczyna mi oddawać, tak? 2000, no 2000 to niekoniecznie, ale 251, tyle kosztuje MK Atomic Alloy, ten 5-7 w ogóle 500, tak kurczę, nie wiem co to jest za skin, nie wiem czy to jest z jakiejś kolekcji czy coś, no ale jest drogi, tak? 313, no na szczęście te rękawiczki dały nam przewagę, że jeszcze nie musimy się aż tak martwić tymi takimi, no mocno przeciętnymi dropami z tych skrzynek, no za 400, za 800, ale ostatnia skrzynia teraz leci i 3 Tiger Tooth nie sprawia, że będę musiał się martwić, no na szczęście nie i 5800, no to znowu jest delikatnie, tylko wyjście na plus, w okolicy 200 zł tak naprawdę tutaj udało nam się zyskać, więc
No znowu, mogło być lepiej, tak? Mamy jeszcze 6800. Dobra, ja bym tutaj zaryzykował, nie będę się pierdzielił i po prostu zrobię to, na co miałem ochotę od początku tego filmu. Czyli wrzucę tak, wrzucę trzy takie skrzynki, wrzucę jedną taką skrzynkę, taką i ja tutaj coś takiego zaczaruję. No nie, no tyle nie mamy. To tutaj pan prowadzący ewidentnie trochę przesadził. 6800 tyle mamy. Muszę tutaj teraz dobrze to przekminić, żeby mi starczyło i starczy mi idealnie i to będzie bitwa 2 na 2. Antyterror. Mam nadzieję, że ta strona da mi zarobić. No jak Kroko nie może, to mu bot Stewie dopomoże. Tak mam nadzieję, że będzie jej tym razem. No niestety auk za 2600, więc zaczynamy dosyć przeciętnie. Kolejne otwarcie, flip knife dla nas. To jest skrzynia za 800 zł, tak tylko przypomnę. No i fantastycznie, tutaj teraz nam idzie kolejny nóż o wartości 1900 zł. Tutaj piękny gamma doppler. Po trzeci gamma doppler, stary, patrz co tu się dzieje. No nie jest to... A nie, jest to profit, okej. Okay. I ostatnia skrzynia teraz, no tu się nic złego już nie wydarzy. I patrz, i mamy to. To udało nam się, no zobacz, i po 10 koła udało nam się wygrać, no to jest bitwa, której nam brakowało, tak? To jest oddech, którego potrzebowaliśmy, sprzedajemy to, no i w tym momencie 10 koła w moim balansie, no tutaj zrobił jeszcze jedną ostatnią bitwę i jak uda nam się wygrać, to kończymy odcinek, jak nie uda nam się wygrać, to zobaczymy, ale zakładamy, że uda nam się wygrać, więc skrzynia Nitra wlatuje w 5 sztukach, jest to równe 10 tysięcy, ja potrzebuję tylko wygrać tą bitwę na 2 osoby, nie robię żadnych na 3, nie robię na 4, nie robię jakichś wymyślanych 2 na 2, potrzebuję wygrać tą bitwę 1 na 1. Pierwsze otwarcie, a u pełni tazji, ale niestety w bardzo słabym stanie, 800 zł, zobaczmy jak będzie dalej, no oczekujemy tutaj jakiegoś potwora, no ale niestety, auk dla mojego przeciwnika 2600, kolejno otwarcie, skrzyni Nitra, no Nitro, weź tutaj dla wuja zakręć, tak? Jest Taikawa Jet Set, 1400 zł, ale to dalej jest strata rzędu 1000 zł, jest Stalonik Tiger Tooth, 3000, no i przewaga jest, ostatnia skrzynia w tym momencie, czy będzie coś dobrego, no mamy MK Welcome to Jungle za 5000 i w tym momencie bitwa za 16600 wygrana, dziękuję serdecznie za oglądanie, widzimy się w następnym filmie, siemano!